Ten podły glut z Pysiński. Drodzy widzowie, pozyskanie białego kruka, którego trzymam właśnie w mojej ręce, nie było proste. Kiedy... Patrzcie, widzicie? Jest prostracja, dla której pozyskanie książki Nike nie było proste. Natomiast mamy tutaj giga czada łysego z Pysińskiego, któremu Nike sama chciała wysłać książkę. Ale nie odpisałem jej. I po raz drugi gigaczat dostał tą książkę w PDF-ie. Na Messengerze. Teraz czajcie, nie możecie wysłać, nie możecie powiedzieć o tym, że macie dokument w PDF-ie, bo teraz PDF już kojarzy się z zupełnie czymś innym. Pierwszy raz dowiedziałam się o tym, że Nike wydała książkę, powiedział mi to Dominik Boss, pozdrawiam serdecznie, to wtedy, nie zapomnij, Nike była wyprzedana. Jako, że chodziły pogłoski o ewentualnym dodruku, postanowiłam uzbroić się w cierpliwość i zapolować. No i opłaciło się, bo któregoś pięknego dnia, po prostu przeglądając TikToka, trafiłam na live'a Nike. Książka kosztuje... Który PDF dostał książkę? 30 zł, uprzedzam, że ostatnio sprzedałam... Z TikToka trafiłam na live'a Nike. Książka kosztuje 30 zł. Wyślij mi ktoś 30 zł na książkę Nike? Uprzedzam, że ostatnio sprzedałam już 100 książek, także teraz zostało tylko ostatnie... Ile? 50. Właśnie egzemplarze, także kto pierwszy, ten lepszy. Pisze. Słuchajcie, jak to usłyszałam, odpaliło mi się FOMO i wiedziałam, że trzeba będzie działać szybko. Tylko tutaj pojawił się problem. Na żadnej znanej mi stronie księgarni nie dało się, nie zapominaj, jaki zakupić. Moja książeczka jest do kupienia u mnie na Instagramie. Uprzedzam, że 30. To ostatnie egzemplarze, także kto pierwszy, ten lepszy. I wtedy pomyślałam sobie, I see. Nie, żeby od niej dostać tą książkę, to znaczy kupić książkę, to nie masz na żadnej stronie, tylko trzeba do niej napisać prywatnie na Instagramie. Zrobiłbym to, ale prywatnie na Instagramie zablokowała. Serio, ale oczekiwania od kogoś na YouTubie, że napisał książkę wydrukowanych 100 sztuk, a cena 30, jeśli ktoś serio myślał, że to będzie lalka czy inny potop. Geez, serio? Nie, no wiesz, to raczej myślę, że to jest taka, wiesz, taka gra, takie, wiesz, takie podśmiechujki. Natomiast z tego, co kojarzę, to Nike reklamowała tą książkę jako zbiór swoich wierszy. Chyba wiersze, tak. Tak to reklamowała jako wiersz, natomiast to bardziej przypomina opowiadanie. Zaraz zobaczymy. Kiedy twoją książkę wydasz? Kiedyś miałem plan, wiesz? Fajny miałem plan, kurde, nawet mam gotowy tomik poezji swojej. Natomiast no, nigdy nie ujrzał on światła dziennego. Co ciekawe, mam nawet poza tym, że mam napisane te wiersze, to mam również nawet okładkę tego tomiku poezji, no ale cóż. Czyli to będzie jeszcze trudniejsze. Weszłam na Instagrama Nike. Szkoda. I okazało się, że faktycznie można tam kupić jej książkę. Nie było jednak żadnego linka do strony internetowej, czy czegokolwiek przypominającego sklep. A przeczytasz książkę jakiegoś youtubera? Kiedyś w prezencie dostałem książkę Krzysztofa Gonciarza, coś tam z beczkami. Ile za tomik? 100 euro? Tak, 100 euro, dokładnie. Nie było niczego. Chodzi o to, że żeby zdobyć... Streaming z malowania, po powrocie, przyszliśmy tego w tym miesiącu, nie wiem, czy z malowania, natomiast bardzo chętnie zrobię dla wspierających, żeby z wami sobie pogadać tak na chillu. To dzieło trzeba było do Natalii napisać. Mam nadzieję, że podatek czekamy. Zostanie elegancko odprowadzony, Natalko. Z oczywistych... Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie, natomiast nie jestem osobą, która się jakoś mocno, nie wiem, wpieprza, albo nie jestem osobą, która będzie teraz kogoś podpierdzielać, ale wydaje mi się, że sporo jest takich osób, które po prostu nie robią tego. Powodów nie mogłam napisać. A widziałeś, jak babcia Gawin się wydupczyła fajnie? Tak, widziałem. Raz, że widziałem, a dwa, że słyszałem, że na wczorajszym live pokazywała więcej niż powinna. ...do niej ze swojego konta, no myślę, że bardzo... Byłeś fanem Gonciarza, czy ta książka to przypadek? Nie przypadek, natomiast to był moment, kiedy jeszcze Gonciarza ludzie oglądali. O Wardendze będzie po tym filmie. Według mnie trzeba mieć primo, sporo odwagi, sekundę dystansu do siebie, widząc z góry, jak będzie odbiór poza środowiskiem i fanów widzów. Tak, no jak najbardziej. To jest niezaprzeczalna racja. Szybciutko przekreśliłabym sobie szansę na zdobycie tego, dlatego potrzebowałam słupa z tego miejsca. Dlatego za każdym razem, jak mam przeczytać jakiś swój wiersz, to drży mi głos, bo się... No nie wiem, bo to jest takie... No jednak dajesz coś... innego niż coś, do czego ludzie są przyzwyczajeni. No i to nie jest już takie śmieszne, zabawne komentowanie kogoś albo czegoś.
tylko no tak coś bardziej prywatnego. Może wam coś przeczytam. Serdeczne buziaki dla mojego agenta. A czy ty przypadkiem sam nie omijasz podatków? Nie są omijane, wszystko są opłacane. Finalnie wszystko się udało. Ja powiem ci, że jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o podatki, tak na szybko powiem, jeśli już tutaj zostało to wywołane do tablicy, to że wiem, że są osoby, które kantują, że są osoby, które gdzieś tam oszukują na podatkach, żeby wiesz, żeby trochę mniej płacić, żeby troszkę więcej zachować dla siebie. Natomiast ja jestem taką osobą, że ja bym srał po nocach. Ja bym dosłownie, ja bym ogólnie srał po nocach, jeśli bym tego nie robił, bo mam rodzinę i ostatnią rzeczą, jaką chcę, to żeby miała przeze mnie problemy. Mam fajny pomysł na fanart dla ciebie, ale najpierw chcę wiedzieć, gdzie mogę go wysłać. Na Instagram możesz wysłać mi go. Na Instagrama. Tak po prostu, jeśli chcesz elektronicznie, a jeśli prywatnie, to mogę ci podać również na Instagramie paczkomat. I mogę dumnie czytać i trzymać książkę Nike. Potrzebowała słupa, chciała kupić Nike, chciała sprzedać. Na cholerę potrzebowała słupa, chciała kupić Nike, chciała sprzedać. Nawet nie zapytała, czy jest opcja kupienia. Niefajne zachowanie. Zajwo, wiesz co? Ja w podobny sposób myślałem, jak chciałem zamówić tą książkę. To znaczy, gdzieś tam czułem, że jak zobaczy, że ja chcę, to mi jej nie sprzeda. O to chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mnie rozpiera duma, natomiast Nike może mniej powinna, gdyż ta książka jest naprawdę fatalna. Czytać jeden wiersz? Ale co znajdziemy w środku? W książce 7 różnych rozdziałów. O odwadze, o stracie bliskiej osoby, o tym, jak sobie z tym poradziłam. Jak również właśnie wiele porad dla was dotyczących właśnie takich... Słyszałem ogólnie, że ten film jest słaby, prostracji a propos Nike, więc jestem ciekaw, do jakich wniosków dojdziemy razem. I wyjścia z nieśmiałości, jak pokochać samego siebie, jak wyjść z takiego toksycznego związku, jak również poradzić sobie z samotnością. W książce również troszkę o Panu Bogu, czyli o temacie bardzo ważnym dla mnie. Ze 7 różnych tematów. Przeprowadzone felietony z wierszami. Felietony. Zacznijmy sobie może od tych felietonów i to jest bardzo ładne słowo jak na to, co możemy znaleźć w Niezapominajce. No ale o czym to jest w ogóle? Ale nazwa Niezapominajka jest zajebista, to muszę je oddać. W ogóle. Powiem wam szczerze, że ich przekaz nie jest wcale jakiś turbo odklejony, no bo takie rzeczy... To jakbym ja na przykład nagrał, jakbym ja stworzył poradnik chudnięcia, który by się nazywał Spasiński, nie? Typu, kochaj siebie, znajdź w sobie przyjaciela. To nie są rzeczy, z którymi się nie zgodzę. To są rzeczy, z którymi się zgodzę bardzo chętnie. Nike pisze też tutaj sporo o czekaniu na miłość. I tutaj też nie za bardzo jest co komentować. Po prostu to jest strasznie nudne, ale nie ma co się przypieprzać do samej treści. No ale pojawiły się też teksty, które osobiście uważam za dość dziwne. Szukaj kogoś, kto będzie cię kochał i będzie się bał, że ciebie straci. Taka osoba zrobi wszystko, byś była w jej życiu. Ja nie wiem, czy zdrowy związek działa tak, że jedna osoba cały czas się boi, że straci tę drugą. No dobra, ale to jest, nie jest napisane, że cały czas. Szukaj kogoś, kto będzie cię kochał i będzie się bał, że ciebie straci. Taka osoba zrobi wszystko, byś była w jej życiu. Złe? Bo dobrze napisane, nie? W sensie tu nie ma napisane nigdzie, że ciągle, nieustannie, tak jak robiła, tak jak powiedziała to ta Lexi, a propos inwigilacji i ciągłego dostępu do lokalizacji swojego partnera. Tutaj chyba git, nie? W jej życiu. Ja nie wiem, czy zdrowy... Najlepiej wziąć pseudonim artystyczny, mat twardy, dokładnie związek tak. Działa a to jest tak, na inną stronę. Że jedna osoba cały czas się boi, że straci tę drugą. Mateusz Spasiński, czyli włosami o sześciopak. Tak, czyli małym drukiem pod tytuł Upadek człowieka. Na moje to tam fajnie by było, jakby było trochę zaufania w takim związku, ale może się nie znam. Z innej strony zapiski Nike mają tę możliwość zawiania takim... O, z tego wszystkiego to aż mi się słuchawki rozładowały. Te słowa można czytać na różne sposoby. Na różne sposoby tak samo. Tak samo można czytać, jak to inaczej czytasz? Można inaczej interpretować człowieku. No dość mocnym Oj. Pesymizmem. Chcę, żeby Nike mają tę możliwość zawiania takim, no dość mocnym pesymizmem. Chcę, dobra, żebyś wiedział, że w każdym radosnym położeniu chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że Nike czasem zwraca się do mnie jakby używając męskich końcówek, a czasem żeńskich końcówek i nie wiem kompletnie z czego to wynika. Może wydarzyć się coś nieprzychylnego twoim pragnieniom. Może być naprawdę ciężko, ale najważniejsze jest to, by być odważnym, aby nie poddać się strachowi, który wciąż stara się zatruć twoje życie. Słuchaj, zawsze może się coś zjebać. Zawsze coś tutaj, nawet jak myślisz, że będzie dobrze, to słuchaj, może być źle jeszcze. Bardzo mnie też rozczulał. Powiem wam tak, ja lubię się przypieprzyć do czegoś, jak mam do czego, lubię sobie pośmieszkować, znaczy no, lubię się przypieprzyć, jak mam do czego, jak jest mało do przypieprzenia, to lubię się przypieprzyć mało, jak jest dużo, to lubię się przypierdolić, natomiast tak źle,
Chcę, żebyś wiedział, że w każdym radosnym położeniu czytajmy to bez śmiesznej muzyki w tle. Zobaczymy, czy ma to, wiecie, czy ma to rację bytu w momencie, gdy będziemy mówili normalnie. Chcę, żebyś wiedział, że w każdym radosnym położeniu może wydarzyć się coś nieprzychylnego twoim pragnieniom. Może być naprawdę ciężko, najważniejsze jest, by być odważnym, aby nie poddać się strachowi, który wciąż stara się zatruć twoje życie. No dobrze napisane, czy źle napisane? No wydaje mi się, że jest okej, nie? To znaczy tak, jak nawet będzie dobrze, to zawsze może starzyć się coś słabego. Najważniejsze, żeby się nie poddawać. Dobrze napisane? No dobrze, są to jakieś rzeczy oczywiste, natomiast... By być odważnym, aby nie poddać się strachowi... Stylistycznie to leży? Stylistycznie nie będę mówił. Stylistycznie nie będę mówił, bo wiesz, bo ja przeczytam swój wiersz zaraz i ludzie powiedzą, że jest beznadziejne i że za mało, że sylaby się nie zgadzają i będzie mi smutno. Za długie, zdanie wielokrotne, złożone, jest nieatrakcyjnie straszne. No ja rozumiem, ale chodzi mi o samą treść. Złote myśli Nike. Ja wciąż stara się zatruć twoje życie. Słuchaj, zawsze możesz... Ma sens, ale można napisać lepiej. O! Cię coś zabrać. Mati chyba przekonał się do Nike, że takiej broni? Spokojnie, jutro będę nagrywał z nią rozmowę. Będzie grubo. Zawsze coś tutaj, nawet jak myślisz, że będzie dobrze, to słuchaj, może być źle jeszcze. Bardzo mnie też rozczulał powracający motyw Memento Mori. Nie wiem, może ktoś tutaj ogląda i będzie w tym roku pisał matury, to może mu się przyda. Ostatni moment na dobre życie jest teraz. Mamy mniej czasu niż się spodziewamy. Twoje serce kiedyś bić przez... Uważajcie, uważajcie! Stanie i nie będzie już powrotu. Odważ się i żyj, czasu jest coraz mniej. To takie jest niby... Takie slogany, nie? Na tych... Na osiedlu. Pamiętajcie, wielki brat patrzy. Zmierzamy ku końcowi. Zamów trumnę w preorderze. Motywujące, ale z drugiej strony... Śmierć czeka za rogiem. W innym fragmencie Nike przytacza historię, którą ktoś jej opowiedział. Mi zajęło jakieś 2 minuty dowiedzenie się, że sparafrazowała w tym fragmencie Footsteps in the Sand Mary Stevenson z 1939. Oj... Ajajaj. ...tego roku. To ten moment filmu niech będzie dla wszystkich osób, które teraz piszą prace licencjackie. Słuchajcie, trzeba opisywać bibliografię. No i na koniec, jeśli chodzi o... A po co? Jak dasz w cudzysłów, no to możesz powiedzieć, że to ty sam napisałeś. Ada Shishori, dziękuję za wspieranie. O treść tych felietonów to nie mogło zabraknąć czegoś, co jest, no, taką klasyczną Nike'ą. Czyli, no, oczywiście robienia... Za mocno wjechała? Brutalnie prawdziwe? Nie sądziłam, że influencerzy, których kiedyś oglądałam, będą mówić o mnie w bardzo zły... Nawet w felietonie, widzicie? ...w sposób, wycinając moje słowa z kontekstu, wmawiając mi coś, czego nie powiedziałam. Wszyscy robili ze... Nie. Nike'a. Nikt nie wmawiał ci czegoś, czego nie powiedziałaś, tylko wszyscy komentowali to, co powiedziałaś. ...dla mnie najgorszą, tylko dlatego, że staram się żyć z Bogiem... Ach, nie, Nike'a, nawet w książce gdzieś kłamasz, to Jezu. ...i że jestem za życiem i czystością przedmałżeńską. Ojej, wszyscy ludzie się na ciebie uwzięli i wycinają z kontekstu wszystkie twoje słowa i ludzie nienawidzą cię za wiarę w Boga? Biedna męczennica Nike'a. Wcale... Wiecie co? Ja tak najlepiej by było, żeby nikt nie przypieprzył się do tego, że... Znaczy, żeby Nike na przykład nie przypieprzyła się do tego, że wycinam jakieś jej słowa z kontekstu, to najpierw powinienem w swoim filmie dać cały jej film, a później powiedzieć, dobra, to teraz przejdźmy do komentowania, nie? I później, wiecie, daję wycinek komentuję. Widzicie? Film trwał po godzinę. To nie tak. To jej książka, to kto inny miałby tam kłamać? No tak. Plus jeden w sumie. Że powiedziała na przykład... Prywatnie bym w życiu nie przyjęła żadnego osoby właśnie... Jutro mogą być kolejki w Żabkach, premiera Androgola Buddy? Buddy? Normalnie mój psiunek ten? Energola ma? Zajebiście. Jaki mam stosunek do prostracji? Nie mam żadnego stosunku. To znaczy, jak mówi dobrze, to powiem, że mówi dobrze. Jak powie coś głupiego, no to powiem, że powie coś głupiego. No i tyle. Nie mam żadnych negatywnych myśli w jej kierunku. Nie podchodzę, nie wiem, z jakimś nastawieniem do jej filmów. Dlatego, że ja mam ograniczone zaufanie. Ja bym się bała, że będzie działać to w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną i że... To jest też z kontekstu wycięte jakby coś. Oni później zrobią coś nam. Zalęgną się jak robaki mordy. No to Pan Bóg spuści pewną katastrofę i wiadomo, co się stało z Sodomą i Gomorą, bo tam był grzech, wiecie, jak to po prostu było. I teraz jest podobnie teraz na świecie. Jest jedna wielka... Ja tam lubię stać w opozycji do tego, co gadasz, czasem na siłę. Bardzo dobrze, to wtedy możemy się kurwa pokłócić. Bardzo się cieszę. Maty tylko mnie Arktiku dziś ciśnie. A gdzie jest Arktiku? Nie ma go nawet. Jak zwykle. Nawet jak chcę go pocisnąć... Popatrzcie, chcę pocisnąć dwie osoby. Dobra, Viola, gdzie jesteś?
Sodoma Gomora. Panuje kolorowość, aborcja, in vitro, współżycie przedmałżeńskie. Są różnego rodzaju, tak jak też inne konflikty. Kochani, i ja tutaj wychodzę z takiego jednego założenia, że wojna w pewien sposób oczyszcza. Wiem, fatalnie to brzmi, bardzo słodko to brzmi, jednakże uważam... Nie, nie, to jest wojna oczyszcza, nie? Jezu. Że mimo wszystko zawsze coś jest po coś. I miliard innych rzeczy, na temat których powstały... Na temat których oczywiście... O! Na temat których oczywiście co? Na temat których oczywiście ona się wypowiadała i nic nie było wycięte z kontekstu. I patrzcie, teraz zobaczymy, jaki prostracja ma, ma szacunek, stosunek do mnie. Ponieważ ja mówię, że nie hejtuję, że nie podchodzę z żadnym nastawieniem, ona teraz będzie mówiła, że ludzie ją komentują i zobaczymy, to, czy tam będę. Jak mnie nie będzie, to znaczy, że mnie nie lubi. Że uważam, że mimo wszystko zawsze coś jest po coś. I miliard innych rzeczy na temat których... Moment. Jednakże uważam, że mimo wszystko zawsze coś jest po coś. I... Miliard innych rzeczy na temat... Psycholożka. Zabo. Nie... Dominik Głos. Psycholożka. Psycholożka. Tuminocment. Niezliczone filmy o Najce. No dobra, prostracja. No to teraz słuchaj. To jest spoko medium do wylania takich żali, bo nikt nie jest w stanie ci od razu... To ci tam lata pod brodą, bo irytuje mnie ten widok. Osmarkałem się, wiesz? Przepraszam. Już się poprawiam. Pa. JH mówi. Małpa robi. Łysa małpa. Ale z twoim zdaniem nikt się nie liczy. A. No i dobra, no. To jest szkoda. To co? Kończymy streama chyba, nie? No dobra, no to jest jak tak, to... Pamiętajcie, wiecie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć, baję, nie? Siema, Kari. To odpowiedzieć. Moją ostateczną refleksją na temat treści tych felietonów jest to, że po ich przeczytaniu nie miałam żadnej refleksji, gdyż... O! To źle, źle widzieć, nieuważnie czytałaś, prostracja. O, jedziemy z nią. Nie wnoszą kompletnie niczego do czegokolwiek. Ja takie mam wrażenie, że jak Najka to pisała, to myślała, że jej wnioski będą jakieś totalnie groundbreaking, że są zupełnie oświecone i zmienią życia czytelników. A może w drugą stronę? Może ona chciała po prostu napisać to, co chciała napisać i nie miała żadnego... większego... Nie miała żadnych większych planów na to? To znaczy chciała nagrać? Chciała nagrać? Chciała powiedzieć coś i tyle, nie? A nie, że kogoś ma to zmienić. Chociaż z drugiej strony, jak ja ci nieustannie podkreślę, że ona tymi wszystkimi swoimi działaniami to ona właśnie chce bardzo wpłynąć na ludzi. Wpływa, wpływa. Prawda jest taka... Bardzo mocno. Że na wszystko, co tutaj jest napisane, wpadł... Wręcz na jaki? Nie? Sama bronisz? Jakiś przeciętny uczeń szkoły podstawowej. Taki, co na wagary dużo chodzi. Nie ma w tym nic odkrywczego, wręcz przeciwnie. Tak jak śmiejemy się czasem z internetowych komentatorów, którzy jedyne co robią, to mówią, że zło jest złe. Evil is evil, struggle. Tak samo komiczna jest dla mnie treść felietonów na zasadzie dobre jest dobre, a smutek jest smutny. Ale jak już jesteśmy przy infantylności, to chciałabym Najce zadać dwa ważne pytania. Żadnego update'a nie ma na razie. Pierwsze jest takie, czy miałaś ghostwritera? Drugie, jeśli na pierwsze odpowiedź brzmi tak, to czy twoim ghostwriterem było dziecko? Bo poziom, na jakim zostało to napisane, leży o wiele niżej niż jakaś przypadkowa rozmowa na Messenger. Jaka malutka ta książka w ogóle, jak notes bardziej, nie? Dżerze. Jestem wdzięczna każdej osobie, która... Internetowy komentator powiedział internetowy komentator. No ale wiesz, są lepsi i gorsi i są ludzie, i są komentatorzy, którzy uważają się za lepszych niż ci gorsi. Są tacy, nie? Gdzieś tam coś słyszałem. Pojawiła się w moim życiu, czegoś mnie nauczyła, czegoś z nią mogłam doświadczyć i poznać lepiej świat. Tutaj na przykład zabrakło mi przecinka. Jestem wdzięczna każdej osobie, która pojawiła się w moim życiu, przecinek, czegoś mnie nauczyła, przecinek, czegoś z nią mogłam doświadczyć i poznać lepiej świat. Ale to jest małe, to jest, ja się czepiam się tutaj. Będę o właśnie, o. Sytuację, gdzie tylko ty sam będziesz musiał sobie pomóc i nikogo dookoła z ludzi tutaj na ziemi nie będzie wtedy dla ciebie. Kto...
No bo tu chodzi o to, prosta racja nie zrozumiała. Tu chodzi o to, że to masz czytać na jednym wdechu, nie? Żeby to do ciebie trafiło właśnie. To zdanie jest dziwne i złe. Nie mogłeś tego napisać. Nie widać, nie widać, widać. Nie wiem, wymyślam teraz na bieżąco. Będą sytuacje, gdzie ludzie na ziemi nie będą w stanie ci pomóc i będziesz musiał pomóc sobie sam. Ale z gorąco, ja pierdzielę. Chociażby w ten sposób. Na to oczekiwanie możemy spojrzeć w ten sposób, że coś jeszcze nie jest dla nas, że jeszcze coś trzeba w sobie albo w swoim otoczeniu zmienić. Musimy dojrzeć i lepiej zrozumieć kilka spraw, albo możemy popatrzeć też tak, że coś lepszego nas czeka. Ona po prostu, ja myślę, że to jest napisane tak, jakby ona nie pisała tego, tylko odpaliła dyktafon razem z... Nawet nie dyktafon. Odpaliła... W Wordzie jest taka opcja... pisanie mową, coś w tym stylu. Włączasz mikrofon i od razu zapisuje ci się to, co mówisz. I to jest tak, tak wygląda. I później ona czasem jest ten przecinek, czasem tego przecinka nie ma, ale to są takie myśli rzucone kompletnie bez jakiegokolwiek redagowania. Nie? Wszystko jedno zdanie i to jest, słuchajcie, składnia typu słowotok. O wiele wygodniej byłoby na przykład podzielić to zdanie na dwa albo... Na przykład zastanawiam się, kiedyś, bo pewnie już takie książki powstają. Natomiast kiedy będziemy zalani falą takich książek napisanych przez AI? Ile tam będzie trzeba? Na oczekiwanie możemy spojrzeć również z innej strony. Kropka. Możemy dostrzec w tym informację, że powinniśmy zmienić coś w sobie albo w swoim otoczeniu. Kropka. Może czekanie sugeruje nam to, że musimy dojrzeć i lepiej zrozumieć kilka spraw. No kilka spraw jest też takie trochę niefortunne, mam wrażenie. Kolejne zdanie. Możemy popatrzeć na to również tak, że coś lepszego nas czeka. To trochę tego akurat nie kumam. To tego bym nie zmieniała, bo nie umiem. Ja bym to usunął. Bo nie wiem, o co chodzi. Ale ogólnie widzicie, o co chodzi, że to wystarczy usiąść na chwilę, zamknąć oczy i pomyśleć i przebudowujesz to w taki sposób, żeby to miało jakieś ręce, jakieś nogi. Za dnia o tym marzymy, a w nocy o tym nam się to... Jakieś ręce, jakieś nogi? Nie, bo tak bardzo tego jakieś pragniemy. Najka, ty wpadł ci kod na klawiaturę, gdzie ty to pisałaś? Do góry nogami wisiałaś, jak to pisałaś? Przeszłam w życiu przez różne trudniejsze sytuacje. Znalezienie dobrego lekarza, który miał zająć się moim zdrowiem, bo było podejrzenie groźniejszej choroby u mnie. Nie, to jest cudowne. To jest pięknie pisane. To tak właśnie wygląda piękno polskiego języka, moi drodzy. Najczystszej postaci. Najka, ty uczysz się polskiego od roku? Jesus fucking Christ! Może nie powinnam tak mówić, kiedy to Najka będzie oglądać, przepraszam. No, kurka wodna! Ty jesteś, z tego co się orientuję, jesteś ze Śląska, natomiast jesteś native'em polskiego języka. Jak możesz pisać native? Takie zdanie? To jest w ogóle nie koniec tego zdania, bo ona tam... Ej, ale śmiesznie to brzmi, nie? Przypierdzielanie się o... Znaczy, słuszne przypierdzielanie się, ale przypierdzielanie się o poprawną polszczyznę w momencie, gdy wypowiadamy trzy zdania, z czego w dwóch zdaniach używamy angielskich słów. Czy przecież pytluję bardzo długo. Przeszłam w życiu różne trudniejsze sytuacje i tutaj jakby wymienia. Znalezienie dobrego lekarza, który miał zająć się moim zdrowiem, bo było podejrzenie groźniejszej choroby u mnie. Kto tak pisze? Wiele chwil z nią mi się przewija w moim sercu. Co? Nie zrozumiałem. Choroby u mnie. Ja czasem, muszę włączyć jeszcze raz, bo nie rozumiem, co napisała. Kto tak pisze? Wiele... Opowiesz nam o swoim sponsorze Lajwika? O twoim sponsorze Lajwika? Opowiesz nam o twoim sponsorze Lajwika? Później tak, jak będziemy obstawiać. Te chwile z nią mi się przewija w moim... Co? Ciężko o tym wszystkim mi się pisze, bo wiele chwil z nią mi się przewija w moim sercu. Ciężko o tym wszystkim mi się pisze, bo wiele chwil z nią mi się przewija w moim sercu. Przecież jakbym dał taką pracę licencjacką, to by mnie promotor zajebał. W moim sercu. Którzy nie będą chcieli ją wykorzystać, jej wykorzystać. Możesz sprawdzić takie coś w Google. Którzy nie będą... Gdzie jest napisane którzy? Którzy nie będą chcieli ją wykorzystać. Okej. Okay. Chcieli ją wykorzystać, jej wykorzystać. Możesz sprawdzić takie coś w Google, jeśli tego nie wiesz tak po prostu. Łzy, które wylewam, pomogły mi z serca pozbyć się całego bólu, który wciąż w swoim sercu... Jest gdzieś obok, że zaraz mnie zawoła, tak jak zawsze to czyniła ta Lusia. Łzy, które wylewałem, pomogły mi z serca pozbyć się całego bólu, który wciąż w moim sercu nosiłam po jej stracie. Nosiłam po tej stracie? No na... Bój się Pana Boga, Najka, no! Coś ty tutaj napisała, no! Przecież to nie jest w ogóle podobne do czegokolwiek, co ktokolwiek widział kiedykolwiek. Łzy, które wylewałam, pomogły mi z serca pozbyć się... To jest... Ale ty zrandomizowałaś te słowa, jak ty to wpisywałaś? Wpisałaś jakieś słowo? Czy zrandomizować to jest już w polskim języku, czy nie? Kur...
przepieczone. Zrandomizować. Randomizacja. Losowy rozdział. Zrandomizować. Tak, jest takie słowo. Do jakiegoś programu i on ci wypluwał je w randomowej kolejności. To brzmi, jak to pisała w stylu speech to text. No właśnie mówię o tym, że to nie jest pisane odręcznie, tylko ona włączyła sobie. Dobra, i teraz będę mówić o tym, czym jest pasja. I teraz mówię tak. No, wiecie, ogólnie to pasja jest czymś naprawdę ważnym. Pasja, kurde, już ten, już źle, bo usunąłem to, co chciałem napisać. Czym naprawdę jest pasja? To coś, co ludzie, a nie inaczej. Coś, co sprawia, że ludzie... Przecież to nie jest normalne, żeby ktoś w ten sposób zdania budował. 30 zł i koszty przesyłki ode mnie wzięłaś za to. I ja czytam takie zdania? Najka. Ja w ogóle tego nie rozumiem, bo jak są jakieś wypowiedzi Najka, które chcę gdzieś słuchać, to są jej wypowiedzi, które ona po prostu wymawia na żywo jakieś słowa, to one nie są tak... Tyle wyłączka psoka uban, dobra. Alexa, play Despacito. Źle zbudowane te zdania, a jak ona miała czas, żeby przysiąść nad tym i patrzeć w tego Worda... Ja myślę, że nie miała czasu. Nie wierzę, że miała... Nie, no, miała, ona pisała to, bo to jest najgorsze, że napisała to. Że ona nie mówiła tego, tylko ona po prostu pisała to. To jest najgorsze. I czytać to, co może ona tego nie czytała. Domek mi tak. Może ona to, ale ona chyba nie pije alkoholu, chciałam powiedzieć, że może... Alexa mi gra Despacito? O. Pijana to pisała, ale ona chyba nie pije alkoholu za bardzo, więc ten... O, też takie znam. Alexa, what's your name? Nie mam nic na jej usprawiedliwienia, to jest po prostu... Kretyńsko napisane. Kibicuję ci z miejsca, w którym jest. Ona czeka tam na ciebie. Przeżyj życie dobrze tak, aby niczego nie żałować, a dojdziesz tam i będziecie w pełni szczęśliwi. Dobra, zróbmy eksperyment. Jak też ma Aleksę w chałupie. Okej, okay, no i tutaj mamy ten pierwotny ten. Pierwotny tekst. Najpierw się zastanówmy, co ona chce nam powiedzieć. Że jeżeli ktoś umrze, to ten człowiek patrzy... Nie ma żartów z Aleksą Maty. Ostatnio słuchaliśmy polskiego radia i padło Play the Polish Radio i cały dom klienta zareagował i puścił, bo miał podpiętą Aleksę. Nice. Nie słyszała tego. Ja. Alexa, what's your name? Czy na nas z nieba i nam kibicuje i musimy przeżyć życie na tyle fajnie, żeby potem nic nie żałować i że jak się spotkamy z tą osobą, co na nas czeka w niebie, to będziemy wtedy szczęśliwi. Nie wiem, jaki jest sens całej tej treści zawierać w jednym zdaniu. Może tak, weźmiemy one, tutaj na przykład napiszemy teraz. Ona teraz czeka na ciebie. Dobra, to jest śmieszny zabieg, to mi się podoba. Teraz czeka na ciebie i kibicuje ci z miejsca, w którym jest. Kropka. Przeżyj więc swoje życie dobrze. Niech już będzie. No, korzystajmy ze słów, które ona mi dała. Przeżyj nie więc opię życie teraz? Dobrze. Dobra, Alexa, tell me a joke. Przeżyj więc życie dobrze, przecinek, tak, aby niczego nie żałować. Albo przeżyj więc życie dobrze. Ja bym ten przecinek tutaj zrobiła. Ten przecinek stąd trzeba wywalić. Ten przecinek dajemy tu, a stąd go wymazujemy. Przeżyj więc życie dobrze, tak aby niczego nie żałować. Kropka. We getting... No to ja myślę, że Najka mogła, jakby schowała w dumę kieszeń, albo gdzieś indziej. W dumę kieszeń? Kieszeń w dumę. Dumę w kieszeń. Albo coś innego w kieszeń. No to mogłaby się skontaktować z prostracją i pomóc jej, żeby ona pomogła jej napisać tą książkę. I może lepiej by było kieszeń w dumę. Dobra, weź się uspokójcie. Kumulacja, to jest. Żeby dojść tam i będziecie w pełni szczęśliwi. Jak wszyscy to wszyscy? Może po prostu zmieńmy to na dołączysz wtedy do niej i będziecie w pełni szczęśliwi. Okej, mamy to, widzowie. Naprawiłam zdanie z książki Nike. Powiedzcie mi, co brzmi lepiej. Kibicuję ci z miejsca, w którym jest. Ona czeka tam na ciebie. Why did the teddy bear say no to the puddings? Because it was really stuffed. To był joke, Alexa. Dobrze. Alexa, play Despacito. Przeżyj życie dobrze, tak, aby niczego nie żałować, a dojdziesz tam i będziecie w pełni szczęśliwi. Czy ona teraz czeka na ciebie i kibicuje ci... To brzmi, jakby próbowała zmienić szyk zdania. Tak, no. Nie, to jest strasznie napisane, no. Natalia, please. Z miejsca, w którym jest. Przeżyj więc życie dobrze, tak, aby niczego nie żałować. Dołączysz wtedy do... Weź nagraj, bo nagraj ten, jak ja to mówię i ona to łapie. To śmieszne będzie. I będziecie w pełni... Ale bym cię znienawidził, jakbym miał Aleksę. A ty nie masz Aleksy, tak? No tak, majster nie ma Aleksy.
A, okej. Okay. Nie, ja mam wszystko spięte z Googlem. Nie chcę nic mówić, ale zaczyna mnie takie dopierdalać na siłę tej prost... Zaczyna mnie takie dopierdalać się tej prostracji na to jest bo, tylko w którym momencie prostracja z czymś dziwnym stwierdziłem, że to będzie wartościowy odcinek. Wiesz co, to jest tak, że prostracja w pewnym momencie, nie wiem czy w pewnym momencie, czy ona zawsze taka była, natomiast ja zauważyłem, że w pewnym momencie zaczęła się robić bardzo taka... Zaczęła nagrywać w sposób taki, jakby w sposób bardzo zrozumiały. I ja pamiętam, jak miałem z nią dramę, czy tam ostrzejszą wymianę zdań, zwał jak zwał. I ona mówił, ona zaprzeczała temu totalnie, że ona nie zachowuje się tak, że ona nie zachowuje się jak starsza siostra patrząca na wszystkich z góry, że ona nie zachowuje się w sposób zrozumiały. Natomiast tak, kurczę, pieczone było. Gdzie jest gorąco? W Polsce jest gorąco. I tu jest to po raz kolejny, dlatego wiele razy zdarza się tak, że ludzie mówią, ej Mati, włącz odcinek prostracji, włącz, obejrzyjmy. I coś mieliśmy oglądać jakiś czas temu też od niej. Natomiast ten ton też do mnie nie przemawia. Nieszczęśliwi. Just be honest with me, be honest with me, co brzmi lepiej? Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał być w twoim życiu, to zrobi wszystko, byś w nim był. Nawet jeśli ta osoba nie będzie mogła cię odwiedzić, to wyśle wiadomość lub zadzwoni i zobaczy cię przez kamerkę internetową, bo będzie uszczęśliwiać ją to, że ciebie słyszy lub widzi chociaż w formie online. Najka, weź oddech jak piszesz. Nie musisz pisać wszystkiego na jednym wydechu, bo nie musisz się śpieszyć, my nigdzie nie biegniemy, możesz napisać to powoli, spokojnie, podzielić zdania tak, aby miały sens, nie budować zdań wielu... Tak, ale tak jak mówię, że słabo to raczej brzmi. Jak poprawiasz kogoś a propos poprawnej polszczyzny i ciągle używasz zapożyczonych słów z języka angielskiego. No to tak... Wielokrotnie złożony... Jeszcze be honest with me, dopierali się o polskie, a samo wpierdala ten angielski. Na którym no, nie masz panowania i po prostu napisać to tak, żeby dało się to przeczytać. My nie biegniemy nigdzie. Czas ci jakiś ograniczał, przecież to sama wydałaś. Nie stał nad tobą wydawca. Spokojnie, Najka, spokojnie. Wyznaczaj od początku granicę, której druga osoba nie może przekroczyć. Wyznaczaj od początku granicę, której druga osoba nie może przekroczyć. Albo wyznaczaj od początku granicę, których druga osoba nie może przekroczyć. Życie nie jest proste, coś o tym wiem. Przeżyłam wiele sytuacji i tych radosnych, i tych, po których ciężko było... Które było zaćmienie? Ja teraz mam zaćmienie, jak tego słucham. Się na początku Alexa! Play Despacito. Nieraz ciężko było mi się pozbierać, Najka, powiedziałaś mi to już, powiedziałaś mi to dosłownie pół sekundy temu. Jakby ja zaczaiłam za pierwszym razem. Ja wiem, że ty masz tendencję do tego, żeby prowokować w kółko to samo. Ale ona używa tych słów w mowie, bajka wydała książkę, a to jest różnica i to spora. Jest to różnica, jak najbardziej, nie mogę się z tym nie zgodzić. Natomiast w momencie, gdy mówimy o, tak jak powiedziałem, gdy poprawiamy kogoś, jeśli chodzi o słowa, jakimi się posługuję, a sami jednocześnie ciągle w każdym zdaniu, praktycznie nie w każdym, bo zaraz będzie łapanie za słowa, nieustannie, bardzo często używamy słów zapożyczonych, no to brzmi to dla mnie niezbyt przekonująco. Już na tym polega ta książka, ale no może już bez przesady. Może bez przesady. Wiersze. Słuchajcie, nie jestem poetką. O, wiersze. Czyli mamy coś, na co czekałem. Wiersze. Bardzo jestem ciekaw wierszy. I nie mam jakiegoś... Bo jeśli chodzi o wiersze, to ja na przykład, jeśli chodzi o opisanie, no to faktycznie można tu było się wielokrotnie dopieprzyć. Natomiast jeśli chodzi o wiersze, to wiersze są taką formą pisaną, że wiem, że mogą być takie, wiecie, bardzo prywatne, bardzo osobiste. Nawet jeśli je publikujemy, no to są gdzieś tam mogą być bardzo ważne i nie muszą być pisane w jakiś sposób też zawsze piękny. Więc jestem ciekaw, co tu będzie. I może przeczytam wam jeden jakiś, jak się zdecyduję, nie będę się wstydził. Uwierz mi, że mnie jako cebulaka mieszkającego w UK tak wkurza, jak ktoś tak miesza z dupy angielskie słówka i sentencje. Jest to w cholerę żenujące. Wiersz biały to wiersz. A co ty tutaj, rasizm jakiś uprawiasz? Turbo wielkiego doświadczenia z poezją. Chcesz usłyszeć flaszkę? Ale na miłość boską, te wiersze na... Elegantnie chcę usłyszeć flaszkę. Najki, to by nawet pianka była w stanie skrytykować. Zawsze w tej książce działa to tak samo. Mamy, powiedzmy, kolejny rozdział, chociaż to nie jest w żaden sposób oznaczone, no ale załóżmy dla wygodnego rozmawiania, że jest kolejny rozdział i otwiera go ten felietonik, ona tam opowiada o jakichś swoich przemyśleniach, a potem jest x wierszy na ten temat. I już w tym momencie jest problem, bo Najka po prostu przez kilka stron kręci bączki. Najpierw pojawiają się oświecone myśli w prozie, a potem wkoło Macieju to samo w tych wierszach. No i oczywiście, że uraczę was kilkoma z tych
pięknych, poetyckich arcydzieł. Dzień dobry. Zapraszam Was na pierwszy slam poetycki na kanale Prostracja. Pierwsza przed Wami wystąpi Natalia Ruś z wierszami swoimi. Zdałem sobie sprawę, jak wyglądam, jaki mam wyraz twarzy, jak słucham tego, co mówi Najka. Mati, cofnij do początku, podmień słowo Najka na Prostracja i masz obraz każdego odcinka Prostracji. Znajomości, w których coś nie wychodziło. Szydło z worka chyba. W których dałam coś więcej od siebie, niż ściągę na lekcji niemieckiego. W których kawałek mojego serca, mój szczery uśmiech i pół mojego popołudnia trafiały tylko dla tych osób. Najka, nie wiedziałam, że też identyfikujesz się jako osoba z Podlasia. Ja myślałam, że ty jesteś ze Śląska. I te znajomości, które miały być na zawsze, te wszystkie obietnice, które dziś poszły w niepamięć. Ja nie wiem, co się z nimi stało, ale dziś wiem, że naprawdę mi nas mało. W sensie, wiecie, gdyby to napisał... Zajęło, no dobra. Jakiś siedmiolatek, to powiedziałabym mu pewnie: ślicznie, Kacperku, bardzo dobra robota. O, jak ładnie też tatusia narysowałeś obok. Ale to napisała dorosła kobieta i sprzedaje mi to za 3 dychy. Jesteśmy znowu w temacie ściągi i połowy popołudnia. Te wiersze są jakieś, bym powiedziała, bliźniacze. Tylko że tutaj jest ściąga na biologii, a nie na niemieckim, więc jest różnica. Dla byłej przyjaciółki, która kiedyś była przyjaciółką. No, mniej więcej. Co? Kim, więc jest różnica? Dla byłej przyjaciółki, która kiedyś była przyjaciółką. No dobra, no to jest przesada, tak? Przyjaciółki, która kiedyś była przyjaciółką. No, mniej więcej na tym polega bycie byłą przyjaciółką, że kiedyś nią była. Tak jak na przykład była żona, kiedyś była żoną. Teraz już nie jest. Do mojej... Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Do mojej byłej dziewczyny. A woda była mokra? Która kiedyś była moją dziewczyną. A czym miała być? Aligatorem? Dałam ci ściągę na lekcji biologii. No nie wiem. Akt humoru ten nie żyje? Nie wiem, kurde, jak mam wiersz i jest napisane, że ściąga na lekcji biologii. No nie wiem. W sensie, że wiecie, na przykład ja w swoim wierszu, ja przepraszam, że o sobie, tak? No ale tak na przykładzie, jak ja w swoim wierszu pisałem o tym, pisałem o tym, jak gadałem z Izą na Skype'ie i mi ją zajebiście przerywało. I czasem było tak, że ona mnie nie słyszała, ani ja jej. Natomiast w swoim wierszu nie napisałem słowa Skype, nie napisałem słowa kamerka internetowa, nie napisałem zacięcie, napisałem słowa problemy z internetem. Wiesz, o co chodzi, nie? Że można naprawdę ubrać rozmowę nawet przez Skype'a w jakieś ładne słowa. Natomiast jak czytam wiersz i jest napisane, że ściąga na lekcji biologii, no to nie wiem, no. Najka, naprawdę, chciałem cię obronić w kwestii tych wierszy, nie? Ale nie mogę. Zrozum tę metaforę. Że ściąga to tylko kartka papieru z napisem ściągniętym z zeszytu. Nie, no i ściąga, ściągniętym. Wyrzuciłaś ją do kosza po sprawdzianie, bo nie była ci już więcej potrzebna. Tak jak ja po tych wszystkich latach dałam ci coś więcej niż lepszą ocenę na sprawdzianie. Swój uśmiech, wysłuchanie, pół swojego popołudnia. Czemu ona zawsze pół popołudnia, ona nigdy nie ma... Pół popołudnia, no a wieczór na przykład? Ma czasu, jest taka zabiegana dziewczyna, że nigdy nie może więcej czasu, albo może na przykład przed południem się spotkać z kimś, albo nie wiem, w nocy i całą siebie. Śniadanie. Te wsparcie. Inhalacja. To wsparcie. Ty dzwoniłaś zapłakana, te wszystkie obietnice, te wszystkie wspólne chwile dziś są tylko właśnie taką kartką ze ściągą, którą ci dałam, która nie ma znaczenia większego teraz. W sensie, I feel you, bro, no jakby przyjaciół. W wierszach używanie pięknych metafor przenośni to podstawa, a nie prosto z mostu ściąga, no. Dałem ci kiedyś zerżnąć z tej ściągi, masz teraz wiersz o tym. Dałem ci kiedyś się zerżnąć. Tytuł. Autor nieznany. Właśnie czasem się rozlatują, jakby to jest przykre. Ja nie mówię, że nie. Bełkot pseudopoetycki. No wiesz, ale niech ten bełkot chociaż będzie pisany jakoś ładnie może. Trochę już pastwienie się nad Najką. Już wiemy, że chujową książkę napisała. Może skip? No właśnie zaraz skip będzie, no. Autor ściąga. Autor ściągał. Uczuć. Tutaj, żeby było jasne, tak? Zabujałem się w tobie w chuj. Gwiazdy przy twoich oczach to chuj.
Rym nieoczywisty, tak zwany. Się nie śmieje z tego, że ona tęskni za swoją przyjaciółką i że się poczuła jakaś odrzucona, zdradzona, cokolwiek. W ogóle jakby nie jest to tym, co ja tutaj krytykuję. Ja krytykuję tutaj to, jak ten wiersz jest napisany okropnie. Te wsparcie, to wsparcie, stara. Taką kartką ze ściągą, którą ci dała. Ona nie jest stara, ja jestem stary. Mam, która nie ma znaczenia większego teraz. No to są losowe słowa generator, no. Nie może być tak ułożone, no. Nie może być tak ułożone, nie ma mojej zgody na to. Nie chowaj się. O, po co tak ostatni, się... ostatni, już i kończymy to. Kochasz, po co się tak chowasz? Po co te drzwi zamykasz? Po co tak szybko uciekasz? Okej, okej. Tu się zapowiada spoko. Zobaczymy. Nie może być tak ułożone, no. Nie może być tak ułożone, nie ma mojej zgody na to. Nie chowaj się. Po co tak szlochasz? Po co się tak chowasz? Po co te drzwi zamykasz? Po co tak szybko uciekasz? Dobra, tu jest okej. Tu mówię, że jest naprawdę okej, bo jest jakiś zabieg. Ja też w swoich wierszach lubiłem stosować jakieś zabiegi, że na przykład wszystko jest zaczyna na przykład od tego samego słowa, od tego samego zwrotu. I to też czasem fajnie wychodzi. Jak coś ma przyjść, to i tak przyjdzie. Jak coś ma wyjść, to i tak wyjdzie. Jak coś ma cię dopaść, to i tak dopadnie. I jak i całe twoje serce skradnie. No i to jest zajebiste. To jest ładne. Nie. Bez śmiechu to jest fajne. No, może nie zajebiste, to jest ładne. Tak czy nie? Jest spoko. Może być tak ułożone, no. Poprzednie były słabe w cholerę, ale to jest ładne. Może być tak ułożone, nie ma mojej zgody na to. Nie chowaj się. Po co tak szlochasz? Po co się tak chowasz? Po co te drzwi zamykasz? Po co tak szybko uciekasz? Jak coś ma przyjść, to i tak przyjdzie. Jak coś ma wyjść, to i tak wyjdzie. Jak coś ma cię dopaść, to i tak dopadnie. I jak i całe twoje serce skradnie. Głębokie to jest, no. Jak dobrze. Ktoś ma przyjść, to i tak przyjdzie. Jak ktoś ma wyjść, to i tak wyjdzie. No dobra, no ale to już teraz dopierdzielanie, to możemy włączyć, wiecie, jakikolwiek wiersz, do niego też się tak przysrać. No nie, to bez przesady. Ja bym chciała, żeby powstały cytaty. To jest ładne. Wiele wierszy polega na prostych słowach. Tak, dokładnie. Wiesz, tutaj nie mówię, wiesz, o ściąganiu na biologii, nie? Natomiast tutaj spoko. Żeby jakby ktoś zapisywał... Końcówka mogła być inna. Nie, końcówka też mi się podoba. Bo jest złamanie trochę, jest spokojnie. Typu te myśli. Te wiersze są idealnym czymś, co by się sprawiło, gdyby dalej funkcjonowała strona Te Myśli. O jakieś besty, na przykład taki, wiecie, Damianek, zrób im symulację, patrz. Weź sobie moją sylwetkę. O, albo czekaj, ja będę tak patrzyła w dal. Wytnij moją sylwetkę, jak patrzę w dal. I teraz tak, za plecy daj mi zachód słońca, albo tory. Dobra, saram już na to, nie chcę się tego słuchać. Końcówkę włączmy. I zachód. Podsumowanie. Autorytetem, w sensie to i tak nie jest, które gdyby chociaż... Na koniec powiem ci na tą cechę. Jest świetna rzecz w tej książce. Ta książka jest bardzo krótka. Na sam koniec powiem ci, Natalka, jeśli oglądasz to, to jakbyś chciała kiedyś jeszcze coś pisać, to ja ci życzę dużo powodzenia. Ale daj to komukolwiek przeczytać przed tym, jak wyślesz to obcym ludziom. Bo gdyby chociaż twoja mama to przeczytała, to może nie byłoby tylu byków, tylu fatalnych baboli, które odbierają ci jakąkolwiek wiarygodność, sprawiają, że nie jesteś dla mnie autorytetem. W sensie, ty i tak nie jesteś dla mnie autorytetem, ale jeżeli autor książki wali babola za babolem, to zaczynasz się zastanawiać, ej, czy to na pewno jest mądre z mojej strony, że czytam książkę takiego człowieka. I ja sobie zadałam też to pytanie. Czy to jest mądre, że ja czytam tę książkę? Żarty chyba, jeśli myślicie, że wam to dam. Za ciężko było to zdobyć. To jest ze mną, to jest przedmiot kolekcjonerski, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Zobaczymy się w niedzielę. Jest coś takiego jak code switching. Człowiek ma w mózgu taki pstryczek, którym może się przełączać między językami. Dla osób mówiących na co dzień w dwa języku ten pstryczek się wyrabia, język. No nie wiem, no to przepraszam, prostracja, nie chciałem. Dobra, koniec poezji za darmo, tomik już niedługo? Tak, dokładnie, teraz 100 euro i ten, i daję swój. No więc, czy mam jakieś wnioski na ten temat? Tak jak prostracja, w sumie cieszę się, że już się skończyło.